Dzień dobry, witajcie. Tutaj Monika i perfumowy Orient Express. Potrzeba nam teraz dużo spokoju, opanowania, wyciszenia w tej trudnej sytuacji, która jest obecnie na świecie, niedaleko polskiej granicy. Zatem dzisiaj króciutko opowiem o perfumach, które nazywają się Wings, czyli skrzydła. To perfumy z 1992 roku. Amerykańskiej marki Giorgio Beverly Hills. Niedrogie, naprawdę bardzo niedrogie perfumy. Ktoś może powiedzieć z innej epoki, z lat 90. Tak, mają w sobie ducha lat 90., ale są to jak najbardziej perfumy, które mogę polecić. Nie są aż tak retro, według mnie. Są bliźniaczo podobne do Eternity Calvina Kleina. Natomiast Eternity powstały w 1988 roku, także Eternity były pierwsze i wpisały się w ten trend perfum z tamtego okresu, z lat 90., czyli nawet po samych nazwach, jak popatrzymy. Eternity, czyli wieczność, Angel, Anioł, Sun, Moon, Stars, Karla Lagerfelda, prawda, Wish. No to są wszystko perfumy, które oscylują wokół tematów marzeń, nieba, życzeń i tak dalej. Kosmosu. No i perfumy Wings, czyli skrzydła. Tak wygląda butelka. No nie jest ona jakaś oszałamiająca z tym plastikowym koreczkiem. Tak wygląda. Jest to EDT. Bardzo dobra trwałość. Dobra projekcja. No i są to, powiedziałabym, właśnie typowe perfumy z lat 90., czyli perfumy stara szkoła perfumiarstwa, bardzo bogate. Jest to całe naręcze kwiatów, łącznie właśnie z magnolią, lilią, heliotropem, pasiflorą, różą. Na końcu mamy oczywiście wyciszające, ciepłe drzewo sandałowe i piżmo w podstawie tego zapachu. No i tak jak mówię, jest to zapach niezwykle miękki, ponieważ te wszystkie kwiaty zostały podane na podściółce z cudownie miękkiego, pudrowego heliotropu. Także jest to zapach niezwykle świetlisty, miękki, uspokajający, bardzo pozytywny, bardzo, bardzo kobiecy. I jest rzeczywiście zdecydowanie bardzo podobny do Eternity, natomiast Eternity niektórzy odbierają jako zapach chłodny. Chłodny. I on ma tutaj też inną troszeczkę, inny skład. Między innymi szałwie i paczule również tutaj znajdziemy. Natomiast Wings, Giorgio Beverly Hills, to same kwiaty na podściółce z piżma, heliotropu i drzewa sandałowego. Cudownie miękkie, jedne z najbardziej miękkich perfum, jakie kiedykolwiek poznałam. W bardzo niskiej cenie. Jeżeli chcecie poczuć, czy macie te skrzydła, jeżeli chcecie się uspokoić i szukacie perfum, które będą swoistym ukojeniem dla nerwów, to bardzo polecam Wings Giorgio Beverly Hills. Cena jest śmieszna, tak? Także bardzo polecam i życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo spokoju, pogody ducha i do następnego razu. Pa, pa!